Witam serdecznie, moim gościem Krystian Laciuga, Drip Szoben Pakersi. Cześć, witam. Tak jak mówiłem przedmówcom, wielkie emocje dzisiaj, pierwszy mecz 3-3. Jak ocenisz to spotkanie, bo zapytam, zadowolony z wyniku, czy jednak nie, bo tam dużo odrobiliście. No kurczę, patrząc na ten wynik, no to jestem zadowolony, bo ten jeden punkt nam zawsze daje coś teraz do tej pierwszej piątki. Bez tego punktu to już myślę, że moglibyśmy być po piątce. No pierwsza połowa tragiczna, 3-0, Sandecja przeważała, no, miała trzy sytuacje, strzeliła trzy gole, w drugiej odsłonie, żeśmy zaczęli walczyć, atakować, wyrównaliśmy, mogliśmy wygrać, Sandecja też mogła wygrać, ale jestem zadowolony z tego jednego punktu. Pokazaliście charakter, zresztą nie po raz pierwszy, że wtedy, kiedy jest źle, przegrywacie 3-0, nie poddajecie się, ty też krzyczałeś, nieważne, ile przegramy, czy 3, czy 5, czy 6, idziemy do przodu, otwarliście się dość mocno, no ale wykorzystaliście swoje sytuacje, no trzeba powiedzieć, że głowa też chyba dzisiaj wytrzymała. Tak, zaryzykowaliśmy, powiedziałem chłopakom, że walczymy, biegamy, możemy 4-5-0 przegrać, ale jak strzelimy, no to ruszymy i wywalczyliśmy chociaż ten jeden punkt cenny dla nas. Czemu ci tak nerwowo? No, czemu nerwowo? No chcieliśmy wygrać i kurde, no moja drużyna jest troszeczkę nerwowa, no i bardzo mi przykro z tej sytuacji, ale będziemy nad tym pracować, żeby nie było takich nerwów i organizator, żeby nie był zły na nas. Dokładnie, mam nadzieję, że tak będzie. Przed nami jeszcze jedna kolejka, nie macie jeszcze tutaj pewnego awansu, ale za tydzień trzeba postawić kropkę nad i. Przypomnij, wiesz z kim? No tak, za tydzień mamy z Baskiem, no jeżeli oni dzisiaj wygrają swój mecz, no to będzie właśnie decydujący mecz, którym będziemy musieli wygrać o tą pierwszą piątkę, na której nam bardzo zależy. Jest to do poprawy przed tym ostatnim tygodniem? Czy już nie, po prostu trening, nie ten bez treningu? W pierwszej połowie żeśmy odpuścili, nie wiem, myśleliśmy, że Sandecja, no to za przeproszeniem starsi goście i podejdziemy do nich na luzie, a tutaj wysoko poprzeczkę postawili w pierwszej połowie i nam pokazali, że mogą stanąć, ale rozegrać i wykorzystać te trzy sytuacje, które mieli, strzelili trzy gole i prowadzili, ale nie odpuściliśmy i walczyliśmy do samego końca, mogliśmy wygrać, ale jest remis, jesteśmy zadowoleni i gramy dalej, walczymy. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.